Kierowca autobusu PKM Katowice, który ponad rok temu w centrum Katowic przejechał 19-letnią kobietę, będzie odpowiadał przed sądem za zabójstwo. To jeden z kilku zarzutów, jakie stawia mu prokuratura okręgowa w Katowicach. Przeciwko 32-letniemu mężczyźnie został skierowany do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia, zgodnie z którym odpowie on również za usiłowanie zabójstwa trzech innych osób, a także prowadzenie pojazdu pod wpływem środków psychoaktywnych. Jak przekazała prokuratura, zgromadzone obszerne dowody nie pozostawiają wątpliwości, że Łukasz T. działał z premedytacją, a w opinii biegłych w chwili zdarzenia był poczytalny. Kierowca w czasie zdarzenia był pod wpływem działania środków psychoaktywnych, w tym przede wszystkim tramadolu. Ten tramadol traktowany jest jako środek o charakterze psychoaktywnym, który z reguły stosowany jest jako środek o charakterze leczniczym, jako lek syntetyczny. Może on często stosowany jest również przez osoby dla innych celów, jako środek o takim charakterze psychoaktywnym, wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i powoduje pewne zaburzenia. Mężczyzna nie przyznaje się do żadnych z zarzuconych mu czynów, a w składanych wyjaśnieniach zaprzecza, jakoby miał zażywać jakiekolwiek leki. Jak przekonuje prokuratura, tramadol wykryty w organizmie kierowcy autobusu nie był zażywany w celach leczniczych. Podczas składania wyjaśnień Łukasz T. tłumaczył, że ruszył w grupę ludzi bijących się na jezdni, bo czuł zagrożenie z ich strony. Prokuratura nie daje jednak temu wiary. Odrębne śledztwo w sprawie bójki, która poprzedziła wypadek, zostało umorzone, jednak sprawa nie jest zakończona, bo prokuratura okręgowa bada zasadność decyzji o umorzeniu.